Co jeśli Słońce jutro wybuchnie? Ta gwiazda na środku Układu Słonecznego to Słońce, olbrzymia kula plazmy dająca nam ciepło i energię. Przy odrobinie nieuwagi również poparzenia słoneczne. To co jeśli wam powiem, że Słońce to olbrzymia bomba zegarowa, która tyka już około 5 miliardów lat? Za około 5-10 miliardów lat stanie się czerwonym karłem, a potem zmniejszy się, by stać się białym karłem, czyli umierającą gwiazdą, która będzie się ochładzać przez kolejne kilka miliardów lat. Oczywiście przy okazji będzie puchnąć, kurczyć się i tym podobne, więc pewnie zje Ziemię, ale my już pewnie dawno wyginiemy albo przeniesiemy się na inne planety. Patrząc na coś takiego jak supernowa, możesz myśleć, że wybuch Słońca będzie jednym z najlepszych pokazów sztucznych ogni twojego życia. W rzeczywistości jednak nie zobaczysz nic. Słońce jest 150 milionów kilometrów od Ziemi. Co więcej, ta odległość ma swoją jednostkę w układzie SI, 1AU, czyli Astronomical Unit. Odległość ta jest o tyle istotna, że jeśli Słońce wybuchnie, my dowiemy się o tym po 8 minutach. Co więcej, nawet nie ogarniemy, że Słońce wybuchnie, bo staniemy się częścią tego wybuchu. Żeby móc na spokojnie obserwować te fajerwerki, musimy znajdować się w odległości od 50 do 100 lat świetlnych. Jak daleko to jest? Jest to odległość, jaką światło pokona w ciągu 50 lat, poruszając się z największą możliwą prędkością 300 tysięcy km na sekundę, czyli 1,8 razy 10 do 9 km na godzinę, ponad miliard kilometrów na godzinę. Mówię o tym w dziale astrofizyka na hardcoreteaching.pl. Polecam zerknąć, link w opisie. Dobra wiadomość jest taka, że w sumie cała Ziemia w takim wybuchu się nie wymarzy. Tylko strona w tym momencie oświetlona wyparuje od razu. Szczęśliwa druga połowa doświadczy temperatury rzędu 15 Słońc, no i permanentnej ciemności. Bez Słońca Ziemia będzie poruszać się w kosmosie jak samotna szalupa, starając się zlepić z obiektami, które też mają masę zgodnie z prawami grawitacji. Ewentualnie podczas tego łączenia wpadnie w pole grawitacyjne innej gwiazdy. No ale wtedy wszyscy przepadniemy, bo tydzień po tym evencie temperatura Ziemi spadnie do minus 20 stopni Celsjusza. Po roku już do minus 73. Oceany, o ile nie wyparowały, zamarzną, a Ziemia stanie się dramatem do życia. Choć dla mnie temperatura 15 Słońc i tak już jest przytłaczająca. Pocieszające jest jednak to, że taki event nie dzieje się z dnia na dzień, tylko będzie trwać miliony lat. Prędzej nasza cywilizacja zakończy milion razy swój żywot, niż Słońce zgaśnie, bo cykl cywilizacyjny i jej wyginięcia trwa około 200 tysięcy lat. Chodzi o cywilizacje rozumne, jednak temat tego, jak wyginie człowiek, to temat na osobny odcinek. Jeśli chcecie takowy, piszcie śmiało w komentarzach. Ja chciałbym nagrać o... No w sumie... Piszcie w kom.